Część stronników szlacheckich wybrała na króla Zygmunta III Mazę. Druga część szlachty nie zgadza się z tym wyborem. Wybrała na tron Maksymiliana Habsburga. Doszło do wojny domowej. Wojska austriackie zmierzają na Kraków. Po drodze mijają Wszanę Dolną. Tutaj, w XVI-wiecznym kasztelu, prawdopodobnie zebrą się wrogie armie. Pytanie, czy do tego dojdzie? Gwardia kasztelańska, zbieramy szeregi, ponieważ dochodzą nas niepokojące informacje, że wśród naszych ziem, wśród naszych chłopów i szlachciury najmowani są żołdacy, najemnicy, zdrajcy. Zamknijmy ten kasztel! Brońmy się, szanowni państwo, powtarzam ciągle o Starpolskim na stronę PHP, dlatego bardzo proszę o zachowanie metra odległości od alejki. Zamknijmy ten kasztel! Szanowni, z okolicznych wiosek biegają do nas osoby, które chcą się schronić. Udzielmy im schronienia. Kobiety i dzieci, co się dzieje? Chodźcie do nas! Uratujemy was! Chodźcie! Zamknijmy kasztel! Dobra, ja się obracam. Nie dobijać rannych! Nie dobijać! Spadać są zdrajcy! Ale oni mogą powrócić! Oni się wycofają! Szanowni! Dla nich! Uciekajcie! Wara stąd! Wara! O! Mamy głównego obrońcę! Odpadliśmy pierwsze natarcie! Ale czy to ostatnie, decydujące starcie? Gwardia kasztelańska, zbieramy szeregi. Gdzie są kobiety i dzieci, które tak bardzo staraliśmy się chronić? O, chodźcie z nami, musimy się schować. Kamil, z nami, Iwat! Iwat! Chodźcie. Ale to nie koniec. Bowiem wiemy, że oni tu jeszcze wrócą. Chodźcie, zdrajcy, wiem, że jesteście za murami. No chodźcie, chodźcie tutaj, na dziedziniec. Wiem, że macie klucze. Bo jest... Znowu wywarli bramę. Znowu, ożyli. Martwy stać. Brawuj się! I jeszcze nie ma. Podajcie się! Podajcie się i bądźcie naszymi zakładnikami! A pójdźcie się wolno! Czemu nikt nie słucha? Podają się! Złóżcie broń, zdrajcy! Wszyscy! Kolejnego! Złóżcie broń, ty! Nikt nie żył! Podajcie się! Dlaczego nie chcesz się poddać? Powiedz! Nie chcę, nie wolno, nigdy! Kamil! Dziecko! Kamil odsunął posiłki! Dlaczego nie chcesz się poddać? Ale dziecko nie wolno, idź! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Pojmaliśmy ich! Kasztel został obroniony! Viva! Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za to, że zostaliście z nami na bitwę. Chcieliśmy podziękować za udział w całym festiwalu. To oczywiście nie koniec. Już za chwilę zapraszamy państwa
do Folwarku na piętro. Tam odbędzie się koncert zespołu Jazz i Overdrive. Natomiast chcieliśmy z tego miejsca i o tej porze podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tego festiwalu. Przede wszystkim naszym gościom wolnej, najemnej kompanii Castellani Szymbar, która przyjechała do nas prawie 100 km. Znosiła wszystkie próby i wspaniale przez cały festiwal reprezentowała rekonstrukcje historyczne i swoją epokę. Bardzo dziękujemy wszystkim wystawcom. Pozwólcie Państwo, że po prostu pokieruję się swojej perspektywy. To znaczy dziękuję sklepowi regionalnemu Cepelinka. Dziękuję Państwu, którzy przyjechali do nas i z wielkim namiotem przyjechali najwcześniej. Przyjechali najwcześniej z wszystkich wystawców, równo z Gwardią Kasztelańską, ze Szkoły Kaligrafii. Chcemy poinformować Państwa, że już we wrześniu i w październiku w Muszanie Dolnej zostanie otworzona Szkoła Kaligrafii i Iluminacji. Zachęcamy do tego, aby zapisać się i dołączyć do tej wspaniałej sztuki. Dziękujemy Pani Sabinie za to, że dzielnie była zielarką podczas całego festiwalu. Dziękujemy stanowisku Tata, wytrzymał dzielnie w kapturze większość festiwalu. Dziękujemy winnicy Krokoszówka Górska za to, że przyjechali do nas aż z Podolcowa. Dziękujemy panu pszczelarzowi za to, że przyjechał do nas niedaleko, z Chabułki, ale przywiózł ze sobą wspaniałe rzeczy, wspaniałe miody i opowiadał długo i ciekawie o pszczołach. Dziękujemy Kamimirowi, pięknym niewiastom z jego świty, za wspaniałe wypowiedzi o średniowieczu i za godne reprezentowanie epoki. Aha. O, przepraszam. Jednak są godniejsi ode mnie. To ja dziękuję dalej. Dziękujemy Walusiowi za to, że przez cały czas był z nami kopiekarz. Waluś, dziękujemy Ci serdecznie za to, że wszystkie trudy zniosły. Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim za to, że tu byliście. Każdemu z osobna za to, że wziął od nas ulotkę, że przeczytał informacje o festiwalu. Dziękujemy za to, że sugerowaliśmy różne rzeczy odnośnie festiwalu. Dziękujemy Folwarkowi Stara Winiarnia, na którego terenie się znajdujemy. Dziękujemy naszym patronom, Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa,